Witam, witam. Krótki filmik na szybko. Wczoraj przedstawiłem Hebel. Znamienitej firmy chyba przed Kirschen. Ja dzisiaj... No, ja mogę palić, muszę tę lampkę. Co? Już się świeciło. Nożyk pełen rdzy. Był, znaczy miejscami nadal jest. Po prostu ciekawa konstrukcja. Tu ma takie wyszczerbienia. Nie będę już go rozbierał. Tu jest doczyszczone ostrze do ostrości. W każdym razie to ostrze jest regulowane. Powiedzmy, że to jest coś koło maksa. No, no może być zresztą szlifowany. Nie, no ogólnie. Tak jest chyba optymalnie. Do czego ten nożyk służy? Nie wiem. W każdym razie jest bardzo dobry, bardzo ostry. Tu ma dziurkę. Czyli jest kieszonkowy, tak. Znaczy kieszonkowy do zawieszenia czy coś, nie? Oczywiście nie wiem, to wygląda tak jak jakiś dziadek na radotapet, ale. Tu jest, to coś, co się otwiera, jest zablokowane tutaj, kawałek jakiegoś tam druciku przyklepany. Tu jest ostrze szersze, tu jest węższe, co nawet widać tu po tej czerwie w drewnie. Tak jak otworzyłem na końcu tego ostrza, jest taka blokadka, która wchodzi w to, w te dziurki. Ciekaw jestem, czy ktoś wie, do czego służy ten nóż. Ja nie wiem i chętnie się dowiem. Fajny jest. No i stał, no bardzo, nie znam się na stalach, ale bardzo dobre jest. Bo ponieważ gdzieś pogoliłem się elegancko, nie? No i po prostu widać, jak goli, no bo się cały goli, już niedługo już mi zabraknie włosów, nie? Po prostu multum. Oczywiście jest wyostrzony, wypielęgnowany, albo to była jedna wielka rdza. I tutaj w tym miejscu, nie wiem, chyba tu później, nie? Strasznie było przerdzewiałe. Zresztą jeszcze będzie widać, tu takie wrzery rdzy. Starałem się to zebrać, ale no do pewnej tam granicy. Jej, no jest, ten już jest najostrzejszy z wszystkich do tej pory. Tyle o tym nożyku. Jest taka śrubka, co by to nie spadło.
Nie wiem, czy mówiłem tutaj kawałek, nie wiem, czy to materiału, czy to skórki. Dobra, bo ten film jest o niczym, a już trwa 5 minut. Tak, po prostu, że są takie fajne, ciekawe rzeczy.